Siemaneczko, przyszłem sobie po pracy zerknąć na tego sprzęta. Diabolini 250, upierdalacz polskich wsi. Nie no, śmieję się. Tak w sumie zatankowałem mu paliwa ostatnio, bo praktycznie nic nie było. I muszę akumulator jeszcze zmienić, bo ten coś nie chce kręcić, ale tak w ogóle tu patrzę, że ktoś tu jakieś swoje technologie podokładał, nie wiem dlaczego. Dużo osób mi pisało, że jak nie ma iskry, to wystarczy wymienić ten moduł, a pasuje od skutera zwykłego. Dobrze wiedzieć. Tutaj widzę, że z gaszeniem ktoś w ogóle jakoś tu dziwnie zrobił tą instalację. I ten kabel też, ale dobra, to się tam poprawi, żeby ktoś nie stracił hamulca przy 70 na godzinę. No w zasadzie to nie odpala ten sprzęt, nie? Ale długo stał i zaraz zmienię mu akumulator, zobaczymy co będzie, zobaczymy czy ma iskrę. Zobaczymy w ogóle, dzisiaj tak obcykać tylko co mu może być, ale chyba gaźnik wyczyścić, zawory ustawić, jak jest iskra to odpali. Chyba, że zatarty i kompresji nie ma, zaraz się okaże. Moretti. Powiem wam, że ten akumulator bardzo często jest montowany do skuterów. Kiedyś go kupiłem, bo on w zasadzie kosztuje chyba około 120 zł, ten kosztował około 100. Ten, co ja miałem powiedzieć, a kiedyś go do KTM-a kupiłem, pamiętam, no to wytrzymał mi z ręką na sercu chyba równo miesiąc i w moim przypadku stało się coś takiego, że po prostu odpalał i już w lesie mi nie odpalił, ale na szczęście była kopka. Tutaj też jest kopka. Ostatnio w sumie właśnie ją smarowałem, bo nie dało się jej rozłożyć. Normalnie chyba nigdy nikt jej nie używał, jest zardzewiała, ale jak ją smarowałem, to patrzę, że się rozchodziła. Więc taki plus, świecę wykręciłem. Zaraz wkładamy akumulator, podlejemy mu świeżego paliwa. Zobaczymy, czy chociaż da znak, że to będzie żyło. Jak nie da znaku, no to chyba na dzisiaj tyle. Nie no, zaraz zobaczymy. Patrzę, jeszcze dźwignia do dokręcenia, żeby freza nie rozpierdzieliło zaraz. Pasowałoby mu i ten błotnik dokupić, tylko powiem wam, że ten błotnik do Diaboli kosztuje tyle, co do KTM-a. Więc nie wiem, czy nie lepiej kupić jakiegoś za 40 zł i po prostu ten kawałek tu dokleić, bo to i tak nie będzie widać. No albo kupić za 120 zł. Nie, że się czepiam, ale ten sprzęt teraz, jak patrzyłem, jeśli chodzi o Diabolini 2.21, to trzeba dać praktycznie 8 tysięcy złotych. Jakieś Alfarady z tym samym silnikiem 7,5 tysiąca. Za takiego jak ten patrzyłem, no to kurde, ludzie, no nie w takim, no wiadomo, jakbym błotnik kupić i w sumie jakoś okleinkę, no to ludzie normalnie tam się nie czają, za 4-5 tysięcy je wystawiają, więc nie mogę powiedzieć, że może wygląda słabo, ale ceny to ma dobre. A, chciałem powiedzieć, że nie czepiam się akumulator akurat o tą markę, bo tu też jest akumulator JMT, który kosztował 500 i też jebnął, więc w Yamaszce jebnął akumulator, który kosztuje 1700 zł, więc to kurde, nie czepiam się, nie mówię o markach, tylko po prostu no, z tymi akumulatorami tak jest. Nadszedł czas, to trzeba kupić drugi i przeboleć. Znalazłem w internecie, że do tego Diabolini są okropnie małe luzy zaworowe. Tam pokazywali 0,05, 0,06 na sących i na wydechowych, tylko 0,8, tak około, nie tam do 0,9. Tak kurde, jak na stalowe zawory, to bardzo malutkie luzy, szczerze mówiąc. No ale dobra. W sumie nie jestem nawet pewny na 100%. Nie, w Kayo jest inny silnik, bo w Kayo to tam zalecane były 10-15, to jak i w MRF-ach i w tych innych, to wiadomo, to każdy ten... W becie niby też jest zalecane 10-15, a ludzie ustawiają 10 tu i 10 tu. Szoszonowa beta jest już gotowa, ale chłop chyba zapomniał jej odebrać po ostatnim weekendzie. Czy po ostatniej sobocie. Kurczę, miałem w niedzielę, pamiętam, jechać do Dave'a, mieliśmy nagrywać składzisze, ale w sobotę poszłem do pracy i to, co miałem robić w niedzielę, to mi się, no, czy w sobotę, to mi się przesunęło na niedzielę i dzisiaj znowu do pracy i trzeba czekać znowu za tydzień. Może się uda. Klucz do świecy by się przydał, panie. Ciekawostka, że tu jest 18 świeca. W niektórych KTM-ach są 16, w niektórych 14, w Diabolini jest na 18, w dwusuwach jest na 21. Panie, ile to trzeba sobie kluczy kupić? Dobra, patrzę, czy odpali, kurde, że biegnie wbity, bo... O, panie, patrzę, ten akumulator to też zdrowy. Ja pierdzielę.
Akumę może da się jeszcze podładować, bo patrzę, że ten drugi akumulator to też kurde pokręcił trochę i zaraz zdechł, ja pierdzielę. To teraz ogólnie jest na minusie, to też te akumulatory, to wiecie, kurde, zakręcą ze 3-4 razy i zaraz zdychają, no niestety, kurczę. Kurczę, tak jak patrzę po ramie, to ona w zasadzie nie odbiega, nie wiem, od ramy w KTM-ie, jeśli chodzi o grubość. Wiadomo, tam może o wytrzymałość ten, ale raczej wahacz też dość solidnie wygląda, aczkolwiek widać wgniotki. No dobra, może wahacz to nie jest jakoś za solidny, ale... No ale rama stwarza pozory, że jest w miarę wytrzymała. Tak samo ten stelaż tutaj. To tak w sumie nie powinno się to załamać. No i ma jeszcze kopkę. Nie wiem, mówiłem, że ten sprzęt ma 24 konie. W zasadzie porównywalnie do Yamahy DT. A na blokadach to nawet powinien lecieć lepiej. Pamiętam kiedyś, jak takie 125, jaka by nie była, no to tak do tych 80, no to MRF to zawsze szedł lepiej sporo. Bez kitu, no ale to jednak waga ten, ale już taka 250, to jestem ciekawy, jak to tak mocowo wychodzi. Też kiedyś miałem taki przypadek i to było akurat w 125 w czterosuwie, że była iskra też taka słaba jak tutaj, a motor nie odpalał. I pomogła właśnie wymiana. Czasem jest tak, że jak iskra jest słaba, a tu szczerze mówiąc jest słaba, to on, kurczę, może nie odpalić, bo pod ciśnieniem może dusić tą iskrę. A to bardzo rzadko się tak zdarza, ale... Ale raz na... na kurde 100 przypadków pewnie jak sprawdzałem świece, to mi się zdarzyło. Bez kitu. Rzadko się tak zdarza, ale się zdarza. No dobra. Fajna fajka jest taka, kurde. Kanam by nie pogardził taką fajką czerwoną. Boże, do Kanama dalej tych fajek nie kupiłem. A w ogóle wiecie, że nie chwaliłem wam się, ale tak. Jest dwóch zdecydowanych kupców, co z pieniędzmi już stoją pod bramą, żeby Kanama zabierać. No i tak mam dylemat. Kurde. Przez chwilę tak sobie pomyślałem, no dobra, 15 tysięcy bym sprzedał tego Kanama. To i tak tanio go, szczerze mówiąc, oddaję, bo teraz najtańsze to po 18 na Oliksie. Ale powiem wam, że będę go trzymał jednak. Panie, tanio się kupiło, inwestycja, jak silnik nie wybuchnie, to się nie straci na nim. Odpali. O, oczywiście już zagadał trochę. Wiadomo, że też mu tam wlałem, to i go przylało, ale... Dobra, będzie chodził. Tak nawet fajnie chodzi ten Chińczyk, tak cichutko. Wydech nie jest taki kurde głośny, strasznie. O, chyba tu nawet ma miejsce na DB Killera, który jest wykręcony. Cały palec wchodzi, nawet dwa. Dobra. Spadam do domu, bo kurde już późno, zimno i w ogóle nie ma chęci na działanie w tym garażu. Dobra, siemaneczko i pozdrowienia. A, w ogóle, jeszcze wam pokażę buty, jakie kupiłem za donate'a. Ojej, jakąś śrubkę kopnęłem. Moje nowe bucisze. Nie są to jakieś górna półka, w zasadzie to niska, ale są to buty, które w sumie sam polecam i to są te szoty X10. One akurat te, nie wiem ile kosztowały, pewnie 600 zł nowe, a za 200 mi się udało kupić, bo koleżka w sumie sobie kupił CD za 2000 i... A ja mówię, kurde, mi one na razie wystarczą. Tym bardziej, że tu nie ma lipy, jak na przykład w tych Onilach, że jest takie oszukane. No kurde, tu niby też nie widzę, żeby było tak przez podeszwę przyszyte, ale ta podeszwa się nie odkleja. Shorshon ma też takie już, kurde, czwarty rok czy trzeci i dalej one są spoko, nie? Dlatego myślę, że na moje jazdy to spokojnie przez 2-3 lata ich nie rozwalę. No nawet przez 2 lata, nie? A uważam, że to są spoko buty, tym bardziej, że te są w bardzo dobrym stanie, więc... Więc luks, posłużo trochę. Dobra, na razicho. W ogóle powinienem tu napisać nazwę donatera, tylko zapomniałem jak był, ale pamiętam, że miał coś na V. Więc wam pokażę w filmiku. Za jego donate kupiłem te buty, nie ukrywam. Na razicho, wariaty.